Witam wszystkich serdecznie. Odcinek wykonany specjalnie dla Was, bo było zapytanie, jak to wygląda, jak to trwa, jak to się napełnia. Więc takie szybkie, postaram się szybki odcinek, co tu się działo, co będziemy robić. Więc tak, w skrócie, to ostatnio napełnialiśmy, to się prędzej udało napełnić. Mam wiaderka 20-litrowe, bo to są chyba 18. To mi się udało jakiś czas temu wydobyć. Na razie stoi. No tutaj niestety nie mogę w tym samym miejscu napełniać, bo jak to się mówi, biomasa mi schnie. Tutaj mamy pompę. Tak ona wygląda po niecałych 2 miesiącach eksploatacji. Tak to jest zbudowane, że mamy wyjście z pompy, jest nypel, trójnik. Z trójnika idzie redukcja, kolano, zawór kulowy, kawałek rurki, jedna druga cala. No i rurka jest spłaszczona młotkiem. A tutaj mamy tak samo z trójnika wyjście, redukcja. Tu jest, jak się nie mylę, chyba nypel. Wyjście ogrodowe proste. Można też to zrobić na choinkę, ale po prostu dla mnie było wygodniej tak. I złącze ogrodowe bez stopu, by był lepszy przepływ. Więc jakby ktoś był zainteresowany, jak to jest zrobione, już teraz wie. Zobaczymy jeszcze pompę, jak wygląda. No, z nierdzewnych materiałów to na pewno nie jest. Wygląda to tak dość srogo, no ale swoją robotę robi. Myślę, że da radę. Rdza jeszcze nie dyskwalifikuje tego aż za bardzo. No może, że zacznie się rozpadać, ale zobaczymy. Elektrycznie na razie daje radę. Więc co? Tyle ze wstępu. Wsadzam pompę z powrotem do studni. Bo sobie ją dźwigłem tutaj na tym mojej prowizorce druciarskiej i lecimy zaraz dalej. Pompa jest ściągnięta z powrotem na dół. Nie wiem, czy słyszycie, no ale jest taki mocny wiatr. Nie wiem, czy będzie widać po chmurach. Jeden z ostatnich dobrych dni w tym miesiącu. Chyba co chodzi o pogodę, tam te chmury co idą, to nic dobrego. Dlatego niestety mimo tych warunków nagrywam. Przepraszam za audio, jak będzie troszeczkę szumu. Ale postaramy się to zrobić, żeby było jak najlepiej. Jak widać albo nie widać, mam bardzo dużo urządzeń teraz włączonych. Spróbujemy jeszcze pompę. Tylko że pompę muszę sobie wsadzić najpierw do prądu. Wyciągłem, żeby, jak to się mówi, nie zjadało mi biernie prąd. Więc mamy wsadzone. Jedno mam odgrzania elektrycznie auta, a drugie jest pompa, więc zaraz lecimy. No. I jest, pojawiło się nam tutaj. Wyłączymy jedno obciążenie, załączymy kolejne. Zobaczymy, czy pompa pociągnie. Jakbym załączył pompę, to by było ok, bo się nie wcelowałem. Tutaj to miałem uruchomić. Ok. I czas start. Lecimy. No, leci takie sobie. Spróbujemy ruszyć. Damy, żeby mocniej siadło do gruntu. Wyluzuję troszkę wąż. Jeszcze możemy niżej. To jest to, że teraz nie wiem, jak daleko jestem od dna. Chyba już jestem na dnie, bo sznurek jest w miarę luźny. No i lecimy z tematem. Ale wydajność jest dość duża. To stawiam, że za dużo tego urobku nie będzie, no ale zobaczymy pi razy drzwi, jak długo trwa przekopywanie się przez to, co jest. Zaznaczam, że to jest 20 niby
litrów. Mam nadzieję, że będzie widać. Może później zdjęcie wrzucę. Przepraszam za wiatr, no ale niestety jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mamy pogodę jaką mamy. Cieszmy się, że jest słońce. Lecimy z kolejnym. Tak patrząc po tym, ile jest urobku, to mogę jeszcze pompę dać troszkę niżej. Tak to też zrobimy. Więc już widać, że sznurek troszeczkę bardziej siadł. Teraz raczej pompa jest na dnie. I lecimy z tematem. No, minuta z czymś i mamy jedno wiadro 20-litrowe zapełnione. Jakby ktoś to robił, że bezpośrednio na ziemię by wypuszczał albo do jakiegoś większego zbiornika, to sądzę, że idzie to zrobić pomału w jeden dzień, czyli całe przekopać sobie. No ale ja robię to też powoli, też nie chcę wysuszyć studni. No. Co prawda już jest po sezonie na podlewanie, więc tej wody nie potrzebuję aż tak, no ale chcę zrobić ze studni taką jakby studnię odsączającą, bo wiele razy był problem, że dom był zalewany, no nie dosłownie zalewany, ale przez grunta wychodziła woda do piwnicy. No i jak wychodziła woda przez piwnicę, no to się woda pojawiała w piwnicy, a tak jak będę miał lustro wody niżej niż piwnicę, no to mogę zawczasu powstrzymywać zalewanie. Chcę wam pokazać, żeby skalę było widać. Nie wiem, czy będzie widać, czy będzie ostrość. No i to idzie dość żwawo. Nawet by można było policzyć, w jaki czas to się napełnia. I to chyba tak zrobimy. Ja przerwę sobie. Skoczę szybko sobie po zegarek. Ale to na tym ostatnim już zrobimy. Przerwę, skoczę po zegarek i zobaczymy, jak szybko to napełnia jedno wiadro z zegarkiem w ręku. Więc za chwileczkę skoczę po zegareczek i będziemy liczyć, ile się napełnia te 20 litrów. Choć tak patrzę, że tu nalałem 18, tu nalałem 18 i tu też mniej więcej naleję do 18, bo później się ciężko tym operuje. Więc dobra, niech będzie 19. Ja przerywam i lecę po zegarek. Chwileczkę mnie nie było. Mam zegareczek, puścimy sobie zegarek, jak będziemy napełniać te ostatnie. Zobaczmy sobie, jak tutaj. No tak troszeczkę by można było dać niżej. Zaciągło ją. Okej. No, teraz widać, jak ją mocno zaciągło. O ile teraz jeszcze coś cieknie. Cieknie, ale leci sam gruz i ją chyba zadławiłem. Czyli musimy ją troszeczkę i wciągło. Nie umiałem ją dźwignąć. Dobra, leci obok, ale leci. Muszę ją troszeczkę dźwignąć. Ona sobie wykopała pod sobą. No i dobra. Spróbujemy tak. Coś tutaj może uda się zrobić, żeby ruszyło. Dobra. Trzeba tak jak ostatnio. Wyłączymy i włączymy. Kilka razy. O, jest dźwięk. I zaraz powinno chyba żygnąć. Spróbujemy jeszcze kilka razy. Powinno to wygonić, co tam nabrało za dużo. Okej, leci. Możemy dać troszkę niżej. Zasiadła do gruntu.
jednak wyżej. No niestety, jak się chce na żywo kręcić, to takie są skutki. No. I jeszcze raz sobie damy pompę wyłącz, włącz. Nic się nie dzieje. Zaś zaciągła prawdopodobnie. Tak, zaciągła. Nie szło nawet ruszyć. Jeszcze raz. O, jest dobry dźwięk. Ok, wrzygało. I tak to zostawimy. Troszeczkę tu na brudze, ale to aż tak nie szkodzi. Jest średnio z przepływem, zaś ją musiało zassać. Damy sobie dużo wyżej. Ok, zobaczmy jak to leci. Leci tak w miarę. Niech to wyżyga co ma w wężu. Tam może być ostro grubo. To widać, że to nawet nie chce za bardzo ciągnąć. Leci dość ostry syf. Muszę jeszcze raz ją zrestartujemy i prawdopodobnie uda się to ruszyć. Jak to się mówi, kręcenie na żywca, tak się kończy. Nie ma cutscenek ani coś tak podobnych rzeczy. Albo działa, albo nie działa. Jak widać, system też nie jest idealny. Dobra. Powiedzmy, że mamy jakiś w miarę przepływ, mamy zegarek, czas start. Lecimy z czasem. Napełniamy, ciągniemy mocno gruz. Mamy, spróbuję jakoś tę skalę obrócić i zegarek, żeby było widać mniej więcej jak szybko to idzie. Teraz idzie to bardzo powoli, bo ciągnie ostro gruz z dna. No i jeszcze troszeczkę dopowiem, dlaczego to robię. Kiedyś w fazie projektu Frankenstein, czyli regeneracji akumulatorów, pokazywałem w piwnicy, mam taki dołek wykopany, pogłębiam piwnicę. No i etapem, żeby pogłębić tą piwnicę, jest, chyba minął czas, albo się zapchało. Dobra, niestety pomiar czasu nie wyszedł tak, jakbym chciał. Coś tu się zaś przytkało. Spróbujemy odpalić na nowo. Ok. Znowu start. No i nawiązując do projektu Frankenstein, chciałem po prostu pogłębić piwnicę. Aby pogłębić piwnicę, muszę mieć lustro wody niżej niż piwnicę. No w takim wypadku bym sobie zrobił studnię z domu, a jakby zaczął podmywać, to wiadomo co się by stało. Fundamenty plus woda, nic dobrego. Dlatego muszę mieć lustro wody niżej niż piwnicę. No i dlatego pogłębiam studnię. Dzięki temu za chwilę będę miał możliwość pogłębienia tej piwnicy, wykonania fundamentów odpowiednio i dalszej pracy nad projektem. Bo plan jest, żeby cała piwnica, cały dom został podpiwniczony.
chyba się zaś skończyło, więc pomiar jest troszkę z dupy. No ale pi razy drzwi możecie po długości w filmie policzyć, ile tego jest. Więc jak się w miarę podobało, co prawda miało to troszeczkę inaczej wyglądać, ale główny przekaz jest pokazany, ile to trwało w ciągu odcinka. Jakbym nie kombinował, to by może wyszło lepiej. Jak się podobało, możecie lajkować, subskrybować, polecać film dalej. Jeżeli uważacie, że warto wspierać kanał, możecie małą kwotą wesprzeć kanał bezpośrednio bądź pośrednio. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć. Szybka dogrywka, bo zapomniałem, będziemy tak liczyć czas, będziemy liczyć waty na tym odpale. Tylko że no, niestety jasność jest taka, że nie widać, ale cóż, będziemy nagrywać to wszystko tutaj. Więc muszę tak, żeby się nie wygasiło. Mamy czyste wiadra. Tutaj mam wszystkie urobki i lecimy z tematem, bo film się zaczyna robić naprawdę długi, więc dajemy start. Zdjęcie sobie zrobimy i lecimy z filmem. I teraz mi coś wywaliło z siecią, ale powinno działać, więc dajemy start. Powinno zacząć pokazywać waty, o ile nie wywaliło mnie z sieci. Ok, teraz powinno pokazywać tutaj teraz waty i pokazuje. Tutaj nagrywamy, mam nadzieję, że będzie widać. Jest na fulla jasność, niestety jasność ekranu jest jaka jest i lecimy z czasem. Spróbuję zoomnąć. Ale niestety nie widać. A może jednak będzie widać. Było fajnie, bo nie było słońca. Niestety już wyszło. No, jakiś urobek jest. No i mniej więcej jest taki pobór. Mam nadzieję, że na samym nagraniu będzie lepiej widać. Może, że spróbuję tutaj poczarować troszkę z kątem. Ale niestety wszystko się odbija. No tak. Takie są skutki, jak się robi na żywo. Jeszcze słońce wyszło akurat teraz minimalnie. Przed chwilą było super, wszystko widać. Cóż. Woda leje się i bierzemy około 497, 498 teraz. 498 W. Mam nadzieję, że tutaj będzie widać. O, teraz może będzie bardziej widać. No i mamy taką minutę z haczykiem i mamy pierwsze wiaderko. Powiedzmy na minutę 45 przełożę do kolejnego. No i wio. I leci kolejne. Stały pobór poniżej 500 W. Mam nadzieję, że widać. Więc tutaj co było nagrywane, system Lego miał właśnie współpracować z pompą. Jedynie tam jest za słaby akumulator. Będę musiał dokupić coś. Na szczęście kolega kanału, mój mentor w sprawie AGM-ów, Rafał, dobrze zrobił testy AGM-ów i coś z tego sobie kupię. Nie będę ich testował pojemnościowo, bo ufam pomiarom. Kupię coś i spróbujemy system Lego z pompą, bo taki jest cel, żeby to był system niezależny, więc to sobie będzie działać po prostu samo, bez ingerencji. Nie, dobra, tu się tak długo to nagrywało, że się wygasiło, no ale
Mam nadzieję, że za dużo nie straciliśmy z nagrania. No ale cały czas w okolicach 500 W lecimy. Więc na upartego widzę, że jest mało urobku. Zobaczymy, co się zmieni, jak damy troszkę niżej. Sznurek jest całkowicie luźny. Zassało lekko. Ok. Jesteśmy zaś głębiej. Troszkę więcej ciągnie. I nawet widać, że jest większy pobór. Jest 511. I przestaliśmy pompować. Czyli tak weszliśmy w grunta, że nie ma szans. 440 i koniec. A więc wniosek teoretycznie z obciążenia można stwierdzić, co się dzieje. Nie wiem czemu, ale sieć się mi traci. No niestety, jak widać, ten telefon jest zmęczony, no ale dla naszych celów, nazwijmy to naukowych, jest spoko. Tylko że już coś zaczyna nie domagać. Dobra, wyłączymy, żeby było tutaj też widać. Wyłączymy. Włączymy. I zaś leci. Dobra. To ja jeszcze raz dziękuję. Jeżeli komuś się podobało, może dać łapkę w górkę. Dać subskrypcję, polecić komuś, możliwe, że się komuś to przyda. Jakby ktoś chciał wesprzeć kanał, śmiało może spróbować. Jest kilka opcji. I również, jak uważacie, że warto wspierać kanał jakimś Patronite'em albo coś, to dajcie znać. Otworzę Patronite'a na wsparcie i rozwój kanału. Dobra. Tutaj to się zaś wygasiło, ale widzimy, co się dzieje. To będzie tutaj wstawione równolegle do nagrania. To jeszcze raz dziękuję. Ja sobie tutaj napełnię resztę wiaderek i lecę z tematem dalej. To jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.